Cześć YouTube, z tej strony YouTuber Dezy. Dzisiaj będę robił jedną z głupszych rzeczy, czyli będę oglądał, a w sumie wy też będziecie oglądali, jak ja oglądam rzeczy w internecie. Jakiś czas temu postanowiłem przestać robić głupie rzeczy i zająć się moją pasją, muzyką. Ale wyciągnięty przez Adama jestem tutaj i będziemy właśnie oglądali razem rzeczy. A żeby było bardziej immersive, że tak powiem, to kamera będzie za mną, żebyście się mogli poczuć naprawdę, jakbyście siedzieli za mną i po prostu siedzieli i oglądali, jak ja oglądam rzeczy. Bo to jest dokładnie to. Jakby ktoś siedział przed wami i oglądał, to nie ma sensu. Okej, zacznijmy. Joanna Wianecka tydzień temu pochowała ojca. Jej matka zmarła kilka lat wcześniej. Joanna nie miała żadnych krewnych. Po śmierci rodziców została sama. Hello, czy pani Joanna Wianecka? Tak, a o co chodzi? Ale ty jesteś podobna do ojca. Jaka dramaturgia. Ale ty jesteś podobna do ojca. Ale ty jesteś podobna do ojca. Nie rozumiem. Znała pani mojego tatę? Wybacz mi, ale my jesteśmy sister siostrami jesteśmy. Wybacz mi, ale my jesteśmy sister siostrami jesteśmy. Witold Wianecki był moim ojcem. Ja mam na imię Ewelina. I ja chciałam przyjechać na jego pogrzeb, ale nie zdążyłam, chociaż bardzo chciałam. Proszę, wejdź. Nie! Czemu ona to robi? Czemu ona to robi? W ogóle Ewelina ma chyba jakieś mini zaburzenie w mowie, ale nie szkodzi. Ale Ania, czemu wpuszczasz taką osobę do domu? Kto takich ludzi wpuszcza do domu? Jakby, tyrym, otwierasz drzwi. Hello, my jesteśmy sisters. Okej, wejdź. Ojciec nigdy o tobie nie wspominał. Patrz. O Boże, to on nie jest tutaj do siebie podobny. Ej, serio jesteś moją siostrą? Patrz. O Boże, w ogóle nie wygląda jak on. 2 godziny później do Joanny przyszedł jej chłopak Michał. Siostra? A reakcja Michała idealnie obrazuje moje odczucia do wszystkich tego typu programów. Siostra? Nie wiem, chodzi mi o to, że to jest cholernie podejrzane. No właśnie, Michał, co jest z tym podejrzanego? Puknij się w łeb. Aśka była strasznie ufna. Przyjeżdża jakaś obca baba, mówi cześć, jestem twoją siostrą. A ta od razu gości ją w swoim domu. O coś tu ewidentnie chodziło. Ja to jest jedyna postać, która myśli. Ewelina spędziła noc w domu Joanny. Następnego dnia rano siostry odbyły ważną rozmowę. Ewelina po jakiejś dobrej imprezie chyba była. Mam ci tyle do opowiedzenia. It's nice, ale ja tu jestem na chwilę. Moje życie jest w New Jersey. Moje życie jest w New Jersey. Moje życie jest w New Jersey. Bardzo głupie. Ja przyjechałam tylko po spadek. Ale jaki spadek? Chodzi o ten dom. On należy się w połowie mnie. To cię Ewelina porobiła, Ania? Było ją wpuszczać do domu? Na pieniądze nie liczę, bo myślę, że już wybrałaś wszystko z konta. Ale jak to chcesz ten dom? Przecież ty nawet w nim nie mieszkałaś. I co z tego, że nie mieszkałam? On należy się tak samo mnie, jak i tobie. Musimy go sprzedać. Nie zgadzam się. Nie mogę tego zrobić. Tata by tego nie chciał. Możesz mnie spłacić. Rzeczoznawca go wyceni. Z tego, co wiem, to 300,000 na polskie złote on jest wart. 300,000 złotych ten dom kosztuje. 300,000. To był też mój ojciec. On ciebie wychowywał, a mnie zostawił. Ten dom należy się tak samo mnie, jak i tobie. Ewelina, jaki Joker. Po rozmowie z siostrą Joanna zadzwoniła do Michała. Chłopak natychmiast przyjechał do niej. Testy DNA pokażą, czy jest twoją siostrą, czy tylko jakąś zwykłą naciągaczką. Michał, jaki detektyw Pikachu. No, ale przecież pokazała mi zdjęcie, na którym była z tatą. Ale tylko stare zdjęcie, żadnego. Przecież pokazała zdjęcie. Przecież nie kazałam jej się wylegitymować. Nie wiem, dokumenty i tak można sfałszować, a takiego testu na pewno nie da rady oszukać. Jezus Maria, nie strasz mnie. Ej, Ewelina ją zabije na 100%, ją zabije. No, ale jeżeli Ewelina się uprze, to i tak nie zatrzymasz sprzedaży domu. Nie
zatrzymam, ale sąd zatrzyma. Sprawy spadkowe ciągną się latami. Nie pozwolimy jej zabrać domu twojego taty. No dobra, skoro tak mówisz. Boże, jakie to jest głupie. Co my robimy? Ty i ja. Czemu to oglądamy? Joanna nie wiedziała, że Ewelina podsłuchała jej rozmowę z Michałem. Musisz się tak spieszyć ze sprzedażą tego domu? Napij się herbaty, odpocznij troszkę. Serio wygląda jak Joker. Następnego dnia Joanna źle się czuła. Nie spałam całą noc. Czy ty też słyszałaś te kroki? Jakie kroki? No, chodził ktoś po korytarzu w nocy. Jakie to jest głupie. Nic nie słyszałam. Zrobię ci herbatę. Dużo przeszłaś, śmierć ojca. Śmierć ojca? Czyli mówisz, że się przesłyszałam? Albo może ci się śniło. Nie śniło mi się. Na pewno ktoś chodził po mieszkaniu. A może to był jakiś włamywacz? To zastanów się, to musiał być sen. Nie wiem już sama. Jestem taka przemęczona. Może faktycznie już sama nie wiem. Napij się herbaty, jesteś po prostu zmęczona, a to ci przejdzie ci troszkę. To były trudne dni, a odpocznieć to musimy ustalić co z domem. No trudne dni, jak oglądanie tego. Wzięlibyście herbatę od kogoś, kto tak na was patrzy? Napij się. Podejrzane. Anna spędziła w łóżku resztę dnia, gdy przyszła noc, znowu miała problemy z zaśnięciem. Daj mi spokój! Idź stąd, zostaw mnie! Idź! Odejdź stąd! Czyli Ania wypiła dwie herbaty z 20 tabletkami i nagle dostała schizofrenii. Jakby czemu ludzie chodzą na castingi do takich programów? Myślą sobie, że o, będzie beka, będę w czymś, ale trudne sprawy? Czy oni serio myślą, że tak zacznie się ich wielka kariera aktorska? Jakby zawsze ta gra aktorska jest taka, jakby specjalnie była beznadziejna. Daj mi spokój! Boże! Następnego dnia rano Michał pojawił się w domu Joanny z ważną informacją. Dobrze, że jesteś. Czemu siedzisz przed domem? Zimno jest, przeziębisz się, nie masz kluczy? Mam, ale muszę ci najpierw o czymś powiedzieć. Poczekaj, najpierw ja. Mam testy DNA. Ewelina na 100% jest twoją siostrą. Ewelina na 100% jest twoją siostrą. Co to było w ogóle za cięcie? Ewelina na 100% jest twoją siostrą. Pewnie zrobili tak, że nie jest jej siostrą, ale w sumie na koniec stwierdzili, to nie ma sensu. Jakby się skapnął, że nie jest jego siostrą, to już by dzwoniła na policję. Więc po prostu ucięli. Twoją siostrą jest Ewelina. Ewelina na 100% jest twoją siostrą. Wejdźmy do domu, porozmawiamy. Nie! Słuchaj, tam straszy, tam chodzą duchy. No ja to wszystko słyszałam. Całą noc nie mogłam spać. Nie muszę sprzedać tego, nie wytrzymam tam dłużej. Chodź, wejdziemy do domu, porozmawiamy. Michałowi udało się nakłonić Joannę, żeby weszła do domu. Nie wierzycie mi? Myślicie, że zwariowałam? Oczywiście, że wierzymy. Zrobiłam wam budyń. Może zjemy? Przestań utwierdzać Aśkę w tych bzdurach. W tym domu nic nie straszy. Nie ma duchów. Duchy nie istnieją. On ma trochę podobny sposób mówienia do Disa, nie? Chyba tylko ty mnie rozumiesz. Oczywiście, że cię rozumiem. Zjedz budyń. Ciebie ciężko zrozumieć. Oczywiście, że cię rozumiem. Zjedz budyń. Nie jestem głodna. Musisz mieć siłę. Zjedz i się połóż. Ja trochę posprzątam. Może pójdę po zakupy? Nie. Proszę. Nie wychodź nigdzie. Boję się tu być sama. Dobrze, nie zostawię. Wszystko się ułoży, moja mała siostrzyczko. Mała siostrzyczko. Boże, co jest? Joanna spała kilka godzin. Ewelina? Ewelina, czy to ty? Ewelina, ktoś tu jest? Gra na Oscara. Doceniam soundtrack bardzo. Ktoś, kto to montuje, te wszystkie programy musi... Dobra, royalty free horror music 7. Psz! No okej,
Pasuje, zostawimy. Ewelina, widząc, że siostra jest w złym stanie, zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego swój dyżur pełniła operatorka Alicja Sosnowska. Alicja, jaka zadowolona z siebie siedzi. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator 23. W czym mogę pomóc? Potrzebuję pani pomocy. Proszę mówić głośniej, słabo panią słyszę. Nie mogę głosić. W domu jest moja siostra. Ona chce mnie zabić. Czy dobrze zrozumiałam, że pani życie jest zagrożone? Ewelina, jak ty kręcisz, Ewelina? Aśka oszalała. Ona rzuciła się z nożem na mnie. Niech mi ktoś pomoże. Proszę podać imię i nazwisko. Ewelina Wianecka. Proszę podać adres. Akacjowa 2. Proszę znaleźć jakieś bezpieczne schronienie. Pomoc jest w drodze. Plot twist. Ania i Ewelina to jest jedna osoba. Niech lekarze się nią zajmą. Ona jest chora psychicznie. Ja nie będę wnosiła żadnych oskarżeń. Niech jej pomogą. Halo? Hej, Michał! Ewelina robi ze mnie wariatkę. Co? Co ty wygadujesz? Co ty wygadujesz? Przecież codziennie gadasz ze ścianami w kiblu. Co? Co ty wygadujesz? Moja siostra próbuje uciec, ona nie jest w stanie prowadzić. Rozbiła się samochodem, słyszy pani? Uderzyła bramę. Zgłoszenie było trudne. Nie do końca wiedziałam, co się dzieje. Jednak przez cały czas przekazywałam nowe informacje służbom, które zmierzały na miejsce. Asia! Asia! Stój! Asia! Asia! Aśka! Aśka! Aśka jest cała we krwi! Uciekła do garażu! Uciekła do garażu! Ale jest cała we krwi! Przytomna? Oczy ma otwarte, ale widzę, że powoli odpływa! Wszędzie jest krew! Asia! Widzi pani ranę? Ja widzę! Na głowie! Widzę! A krew jakiego jest koloru? Ciemna czy jasna? Krew jasna, ciemna! I don't know! W końcu pokazali, że jest z Ameryki, jak mówi I don't know. Proszę zatamować krew. Może być materiał każdego rodzaju. Czy ma pani coś takiego? Jest. Jeżeli ona chce ją zabić, to po co dzwoni na pogotowie? Jakby to jest... Kto to pisze? Czy to jest specjalne? Czemu? Nic ci nie będzie. Asia! Słyszysz mnie? Co się dzieje? Straciła przytomność! Proszę mi pomóc! To jest moja siostra! Ona musi żyć! To jest moja syska! Każda dziewczyna na Instagramie. To jest moja syska. Asia! Otwórz oczy! Może, ja nie wiem, jak sprawdzić oddech! Może powinnam ją podnieść, wynieść na powietrze! Asia! Ona bez kitu sama ma schizofrenię, bo ona sama nie wie, czy ona chce ją zabić, czy chce ją ratować i w sumie chce ją dusić, ale w sumie chce sprawdzić, czy oddycha. Oh shit! Here we go again. Co się stało? Słuchaj, ona chciała mnie zabić, postradała zmysły! Co ty jej zrobiłaś? Dzwoniłaś po pogotowie? Tak, właśnie rozmawiam! Daj telefon! Halo, nazywam się Michał Danielewski, jestem chłopakiem Asi. Mocno krwawi z głowy. Powinienem chyba zatamować? Tak, koniecznie. Daj mi jakiś materiał, dawaj salik. Dobrze, że na miejscu pojawił się chłopak pokrzywdzonej. Kobieta, z którą wcześniej rozmawiałam, nie stosowała się do moich poleceń. Kłamała. To jest takie smutne, że oni próbują przepchać ten program jako coś edukującego, że wiecie, że jak postępować w przypadku potrzeby pomocy drugiej osobie. To wszystko jest okryte tym gównoscenariuszem, bo inaczej nikt by się tym nie zainteresował, więc to musi być głupie, ale nikt tego nie ogląda w celach edukacyjnych, tylko po prostu labeki. To tak jest bez sensu, że obok tej wiadomości ważnej, o, jak pomóc tej osobie, oni próbują to przekazać w taki wyrafinowany sposób, że ta dyspozytorka 112 jest, proszę jej zatamować krwawienie u głowy. Takie instrukcje, jakby taka Karyna, co siedzi na chacie i to ogląda, o, będę pamiętała, jak mój stary się rozwali samochodem. Swoją drogą, ten samochód, którym się rozwaliła Ania, stoi po prostu zaparkowany i nie rozwalił się nigdzie. Panie Władzo, moja siostra chciała mnie zabić, a później popełnić samobójstwo, to wszystko jego wina! Dobrze, proszę się uspokoić. Weź Ewelina, lepiej wracaj
do Gotham, szukać Batmana, bo jesteś trochę na straconej pozycji. Przyjechała policja. Policjanci są przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy. Pomogą państwu. Ja się rozłączam. Okej, dziękuję. Ciekawe, czy się domyślili, że nie wiedziałem w ogóle, co robię. Sierżant sztabowy Dariusz Pawełek, jesteśmy na Akacjowej 2. Za ile będziecie? Za pół minuty będą. Asia, wytrzymaj! Proszę, kocham cię. Kocham! Przekonująco to rzeczywiście nie powiedziałeś, Michał. Kocham cię! Dobrze, odsuńmy się. Ej, to nie jest ten z TV Gry? Czy poszkodowana bierze leki? Dostaliśmy informację, że leczy się psychiatrycznie. Że co? Aśka nie jest wariatką! Co ty za bzdury nagadałaś? Ja nie, to nie tak. Ona wrzała coś na uspokojenie, chyba nie wiem. I don't know. I don't know, Evelina. I don't know! Na oddział trafiła młoda kobieta ze złamanymi żebrami. Kolejny Joker. Na oddział trafiła kobieta ze złamanymi żebrami. Na oddział trafiła młoda kobieta ze złamanymi żebrami. Creepy ziomek, nie powiem. Wykryliśmy także ranę głowy, która wymagała oczyszczenia i zszycia. Tylko dziwnie trusza ustami. Coś jest nie tak z tobą, panie lekarzu. 3 tygodnie później Joanna była już w domu. Wyglądasz przepięknie. Jak nigdy wcześniej. Szczególnie z tym plastrem na czole. Dobrze wiem, jak wyglądam. Nie kłam mniej więcej. Nie kłam mniej więcej. Nie kłam mniej więcej. To był koszmarny miesiąc i najchętniej wymazałabym go z pamięci. To był koszmarny program i najchętniej wymazałbym go z pamięci. Ewelina ukartowała naprawdę świetną intrygę i mam nadzieję, że odpowie przed sądem za to. A teraz czeka mnie jeszcze batalia o ten dom. Ale wiesz co? Nie boję się, bo mam ciebie, kochanie. Jak go wylchała. Wiesz co, nie boję się, bo mam ciebie, psych, jestem we współpracy z Eweliną, albo ja jestem Eweliną. Pamiętajcie teorię. Ewelinie W. został postawiony zarzut podawania środków psychotropowych przyrodniej siostrze bez jej zgody i zaleceń lekarza. Ponadto prokuratura bada, czy działania Eweliny W. nie przyczyniły się do wypadku przyrodniej siostry i czy właściwie wykonywała instrukcje z zakresu pierwszej pomocy podawane przez operatora 112. Osoby, które nie podejmują czynności ratowniczych, narażając w ten sposób życie drugiego człowieka na poważne niebezpieczeństwo, podlegają karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jest cenna lekcja życiowa na sam koniec. Nie możecie nie pomagać ludziom. Tego nauczył właśnie nas ten program. No i to tyle. Czy żałuję, że to obejrzałem? Tak. Mam nadzieję, Adam, że się dobrze bawisz na wakacjach, że jest ciepło. Jak chcecie, na moim kanale robię muzykę. Hello, Sisters!